Witam, witam. W nowym odcinku serii Amiga Time. W dzisiejszym odcinku gra platformowo-logiczna zwana Fury of the Furries. Nazwa dość cringe'owa, co też i wytykali. No, dobra, ta gra czasem miała dziwne problemy z twardym dyskiem, nie wiem czemu. Może to bardziej wina odpalenia pod systemem 3.1. W każdym razie nazwa dość cringe'owa, co też bezlitośnie wytykali recenzenci. Pod tym jednak kryje się całkiem solidna gra. Przyjemna. Mało ludzi wie, że Fury of the Furries jest sequelem. Wyszła rok wcześniej, w 1992 roku wyszła gra Tiny Skweeks. Nazwa też głupia strasznie. W każdym razie w Tiny Skweeks był oddział Tiny i to była sterowało się nimi po mapie widzianej z góry. Trzeba było poukładać taki rozbudowany trochę kuzyn Sokobana. Tutaj jest zupełnie inny styl gry. Jaki dokładnie to się okaże. Celem naszym jest dotarcie do zamku i do maszyny. Będziemy tutaj przemierzali różne, bardzo różne lokacje, o różnym stylu, różnych wyzwaniach. Ok. Tak wygląda gra. Gramy na czas, więc może będę się trochę sprężał. To jest nasz żółty Skweek, czy Tiny. Mamy do wyboru czterech, chociaż zazwyczaj mniej niż czterech jest w ogóle dostępnych. Na dole w lewym rogu widać, jakie mamy dostępne, w tej chwili mamy tylko żółtego. Jeśli naciśniemy spację, no nie, teraz nie naciśniemy, bo mamy tylko jednego do wyboru. W każdym razie każdy z nich ma inne moce, żółty ma, może właśnie jako jedyny może walczyć na powierzchni. Może większe albo mniejsze skórki strzelać. Ponadto bardzo specyficzna rzecz w tej grze jest jej dość księżycowa fizyka. Tiny może skakać bardzo wysoko, ale musi się do tego rozskakać. O. Taka trochę krzyżówka gumowej piłki z powierzchnią księżyca. Celem każdej mapy jest dotrzeć do wyjścia. Wyjścia są jasno oznaczone. O, tutaj jest exit. Tutaj skoczymy. Przechodzimy do następnego poziomu. Te sosie z zielonymi cząsteczkami udostępniają inne squeaky albo zabierają je. Zależy w którą stronę przejdziemy i zależy od poziomu. Teraz mamy dwa do wyboru, poza naszym żółtym znanym. Możemy nacisnąć strzałkę w dół albo joystick w dół pociągnąć i możemy wybierać. Zielony squeak ma linę, może się na nie bujać jak Tarzan. Może się też, może ją też wykorzystać do innych celów, co pokażę wkrótce. O, dobra. Czasem będzie trzeba popchnąć klocki, w tym przypadku nie, ale chcę po prostu od razu pokazać. I zielony jako jedyny może je ciągnąć też, co też czasem się przyda. Ten portal zabrał nam zielonego, to oznacza, że on zaczyna właśnie tak mrugać, jest zaciemniony i nie może żadnych umiejętności używać. Trzeba zmienić po prostu na innego. Kolejne dwa, jakie poznamy, czerwony i niebieski. Czerwony może wgryzać się w ziemię i przeczyścić przejścia. No i zostaje ostatni, niebieski. Niebiesko jako jedyny może nurkować i może pod wodą atakować.
Jeśli trzeba coś pod wodą zrobić, bez niebieskiego nie da rady. Ponadto dość specyficzna rzecz jest taka, że na pierwszym świecie w szczególności, a i w następnych też ogólnie, jest poukrywane całe mnóstwo sekretów. Jest bardzo dużo okazji, są poukrywane czasem w najdziwniejszych miejscach. Poziomy tajne też są na czas, zazwyczaj tego czasu jest dużo mniej. Gra jest bardzo obszerna, mieści się pierwotnie na 5 dyskietkach, co prawda pierwsza z nich to jest łącznie intro i nic więcej. Dlatego też gra zapisuje postępy, jak zaczynałem było widać 4 punkty zapisu. Automatycznie jest zapisywany postęp chyba w połowie świata i na początku nowego. Także to około 5 plansz jest zapisywana gra. Nasz wózek. Aj! Każde dotknięcie wroga kończy się natychmiastową śmiercią, tego trzeba unikać. Wroga, kolców, czegokolwiek, to wygląda na niebezpieczne. Ta fizyka jest bardzo specyficzna, trzeba się przyzwyczaić, ale potem już całkiem gładko idzie. No! Dokładnie. Precisely. Ale przynajmniej pierwszego świata można zauważyć sporo różnych śmieszków, jak tutaj mamy stopy wolności niby. Aj! Mniej śmieszkowania, więcej grania. A teraz jest taki mniej oczywisty sekret. Raz trzeba nakręcić. Drugi raz. Jeszcze raz? No to jeszcze raz. O właśnie, i tutaj się otwiera. Teraz trzeba się wgryźć. I dotarliśmy. A
Grata otrzymała również port na komputery PC, bo to już był 93 rok i dawało się na nich grać powoli. Port ten jest z grubsza identyczny, chociaż grafika jest... Ciężko powiedzieć, że jest VGA, więc chyba jest odrobinę lepsza. Za to oczywiście dźwięki są dużo gorsze, ponieważ są w MIDI i nie mogą się równać z amigowymi modułami, trackerami. Ok, to jest punkt środkowy, jeśli dobrze pamiętam, od tego momentu jest save. Dobra, to jest, tutaj jest sekret, do którego jednak trzeba trochę się namęczyć, więc przeskoczę. Idziemy dalej. W kwestii tylko zaznaczenia, że coś takiego jest. Tutaj strzałka dość bezczelnie wskazuje sekret jeden, jednak jest jeszcze jeden, który wiąże się z tym śladem, który właśnie odstrzeliwuje. Jest ledwo widoczny i na filmiku pewnie jeszcze będzie mniej widoczny, ale to jest dosłownie latający spodek wraz z sosierką. Rozwalenie go odblokowało mi sekret w dalszej części. Z tym, że tutaj jest jeszcze jeden sekret, to jest naprawdę ciasno upakowany poziom, jak na swój rozmiar. To jest system, emulowany system Amiga 1200 z twardym dyskiem, więc wszystko idzie w miarę sprawnie. Jednak na Amidze 500 albo 600 standardowych problem był taki, że dużo było ładowania. Każdy poziom był ładowany od nowa, nawet jeśli się zginęło. I ponadto po załadowaniu trzeba było kilkanaście dobrych sekund poczekać, aż się rozpakowało. Także to dodatkowo spowalniało tempo gry. Dobra, tutaj ta dziura za posągiem to jest właśnie po rozwaleniu latającego spotku. Próbujemy się tam dostać, chociaż to wątpię raczej, żeby się udało. A, dobra. I kolejny sekret. Podejrzane, że takie wąskie, czyż nie? Jeśli dobrze pamiętam, to gdzieś tutaj... Te 5 minut jest na ten sekretny poziom, więc to tym bardziej powinno być trochę podejrzane. O, właśnie. Tak dużo nie znaleźliśmy, ale zawsze coś. A jeśli by się grało na poważnie, trzeba byłoby naprawdę zbierać monety na życia dodatkowe, bo będzie potrzeba ich jak najwięcej. Dalsze poziomy potrafią być niezwykle wredne, wymagające. Szczególnie jak się nie wie, czego oczekiwać.
dwa, trochę czasu i dodatkowe życie. Wasz na kaktusie. Dobra, i poziom z głowy. Na cele tej demonstracji postaram się dojść do drugiego świata. Tak, żeby było widać mniej więcej, jak to wygląda dalej. Pierwszą kopię gry miałem od kumpla, który miał tylko jedną dyskietkę, więc był dostęp tylko do świata pierwszego pustyni. Dalej nie dało się zajść, ale dzięki temu mam pierwszy świat opanowany praktycznie perfekcyjnie. Jedynie omijam różne rzeczy, żeby możesz przyspieszyć let's playa. Nie marnować zbyt wiele czasu. Trzeba będzie go tak skoczyć. Tak? Dobra, tutaj jest perfidna rzecz, której nie zrobiłem, więc nie dojdziemy do tego sekretnego poziomu. Jak byłem na dole, powinienem był się podwiesić pod dokładnie tą cegłą, nad którą stoję, ona by się w dół posunęła i moglibyśmy dostęp do tego sekretnego poziomu. A tak to idziemy dalej. Ten poziom. Nigdy za nim nie przekonałem. Mamy całe 8 minut, więc spokojnie. Tutaj stanąć, o właśnie się otwiera. I tutaj jest taki myk, że trzeba w którąś stronę przepchnąć. Nie pamiętam w którą. Zobaczmy w to. A, dobrą. Co teraz trzeba zrobić, to jest coś takiego. Jeśli chcemy do sekretu się dostać przynajmniej. Teraz woda wycieknie. Pomocnie postawiona strzałka i wskazuje, co trzeba zrobić. Jednak jeśli się nie zna tego triku z zielonym ciągnącym cegły, to człowiek się nie domyśli, co tam trzeba. Dobra, i teraz idziemy do góry. To jest alternatywne wyjście, prowadzi do tego samego poziomu, ale wpierw możemy trochę monet zbierać. Aj!
Dobra. Nie ten. Ktoś chyba Dragon Ball ogląda. Dobra, za tą palmą jest sekret, ale my zbierzamy do wyjścia. To jest chyba ostatni poziom na pustyni. Dobra, te 9 minut sobie odpuszczę. Dokładnie. W pustyni mamy z głowy następny poziom laguna. Dużo wody, znacznie mniej sekretów, przynajmniej ja nie znam tak wiele sekretów na tym poziomie. Za to więcej zagadek naprawdę już logicznych. Niż zwykłego platformowania i zapoznawania się ze stworkami. Okej, okay, wyjście. A zatem to tyle, jeśli chodzi o Fury of the Furries. Bardzo fajną grę w logiczną, zręcznościową. Z równym naciskiem na zręczność to logikę. Grę dużą, ładną, kolorową, z taką fajną oprawą dźwiękową. Warto zagrać. Do zobaczenia w następnym odcinku.